Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. A ponieważ w najbliższy poniedziałek obchodzimy Święto Niepodległości, to też znajdujemy się przed pomnikiem tak zwanej Ślązaczki w Cieszynie. Ale o tym za chwilę, a na dobry początek Skoczowski Festiwal Fotografii Analogowej SKOFOT. Gala otwarcia będzie miała miejsce w piątek o godzinie 18 w Teatrze Elektrycznym. Tego dnia również spotkania z artystami w klubie festiwalowym, zaś w sobotę SKOFOT prelekcje już od godziny 10.30. W piątek muzycznie będzie w Ustroniu. Czeka nas kolejna odsłona Jesieni Muzycznej. Tym razem będą to legendy. Usłyszymy piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego oraz Edwarda Stachury w wykonaniu zespołu Dzień Dobry. Start godzina 18. Miejski Dom Kultury Prażakówka. Trwają Dni Kultury Żydowskiej. W piątek warto zwrócić uwagę m.in. na spotkanie, które odbędzie się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Będzie to relacja z pobytu i wolontariatu w Izraelu. Start godzina 13, w awionie o 16 pieszo przez Izrael, zaś o 18 w hotelu Liburnia wieczór szabatowy, który poprowadzi Dorota Herok. Ponieważ przed nami Narodowe Święto Niepodległości, nie zabraknie też i w naszym regionie propozycji patriotycznych. Skoczów zaprasza już na takie wydarzenia 9 listopada, czyli w sobotę. O godzinie 14.30 odbędzie się msza święta trydencka w intencji ojczyzny, zaś o 16 w Teatrze Elektrycznym wykład oraz premierowy pokaz filmu Bitwa Skoczowska. W Pogórzu w niedzielę o godzinie 15 wystartuje bieg śladami historii. Rozpoczęcie ulica Krosowa, długość trasy około 3 km. Celem biegu jest upamiętnienie żołnierzy walczących w podziemiu w czasie II wojny światowej. Tak jak już wspomniałam, te najbliższe dni będą nawiązaniem do poniedziałkowego dnia, czyli Święta Niepodległości. W związku z tym dniem sporo wydarzeń w Skoczowie. Tam oprócz tej części oficjalnej, która rozpocznie się o godzinie 8.45 na tamtejszym rynku i nabożeństwa, również bieg niepodległości, składanie kwiatów, wieczornica, która rozpocznie się o 16.00 oraz pokaz filmu. Szczegóły na plakatach. Na obchody Narodowego Święta Niepodległości zaprasza Cieszyn. Po nabożeństwie ekumenicznym o 11.15 zaplanowano manifestację patriotyczną na Placu Wolności. Później obchody przeniosą się na rynek. Tam m.in. zostanie odśpiewany hymn, nie zabraknie okolicznościowego przemówienia, a także złożenia kwiatów. Tradycyjnie zaplanowano także lekcję patriotycznego śpiewania. Zaś o godzinie 17.00 odbędzie się uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, połączona z wręczeniem laurów Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze Adama Mickiewicza. W poniedziałek w Brennej oprócz nabożeństwa ekumenicznego, złożenia kwiatów i wspólnego odśpiewania hymnu również seans filmowy. O 12.30 w Przytuli projekcja filmu Legiony. Wstęp wolny, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. We wtorek 12 listopada w Cieszyńskim Ośrodku Kultury będzie miało miejsce otwarcie wystawy 100 kobiet na stulecie niepodległej. Początek spotkania godzina 16. Więcej o tym wydarzeniu opowie dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Adam Cieślar. 100 kobiet na stulecie niepodległej to projekt, który Cieszyński Ośrodek Kultury realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Soro Optymist Polska. Soro optymistki dobrze się czują w Domu Narodowym, od jakiegoś czasu mają już tutaj również swoją siedzibę. No ale ten projekt rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, uzyskał dofinansowanie z funduszu, z programu Niepodległa. Już niedługo na rynku pojawi się wystawa pokazująca 20 kobiet zasłużonych wybitnie dla ziemi cieszyńskiej. 100 kobiet znajdzie się w katalogu towarzyszącym wystawie, który będzie można nieodpłatnie otrzymać w Domu Narodowym już wkrótce. Wystawa do obejrzenia na rynku od 9 listopada. 12 listopada we wtorek w Centrum Konferencyjnym Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się czwarta tyflokonferencja Zobaczyć Niewidzialne. Otwarcie obrad godzina 9, a otworzy je dr Krzysztof Marek Bąk. Dyskusja oraz podsumowanie konferencji po godzinie 14. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.